W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Radłów w powiecie tarnowskim. Podróż z Krakowa samochodem autostradą A4 zajmuje około godziny. Radłów to jedna z najstarszych miejscowości w Małopolsce. Istniał już w XI wieku. Od wielu lat kojarzony jest z postacią błogosławionej Karoliny Kuskówny, a od niedawna także z widowiskowym wydarzeniem sportowym – triatlonem, na który co roku ściągają tutaj rzesze zawodników i kibiców. Triatlon to dyscyplina będąca połączeniem pływania, kolarstwa i biegania. Już po raz czwarty tego typu zawody organizowane są właśnie w Radłowie. Dlaczego tutaj? Przede wszystkim ze względu na czystość wody. Naprawdę w niewielu zbiornikach, zwłaszcza w tych zawodach triatlonowych, można spotkać zbiornik z taką przejrzystością. Proszę zauważyć, że w tej wodzie widać dno. Po drugie, wspaniała trasa kolarska, idealny asfalt. Jest to jedna z szybszych tras triatlonowych, bez przewyższeń, ukochana przez kolarzy, ponieważ tutaj można zrobić naprawdę świetne czasy na prościuteńkiej drodze. Największe wsparcie, jakie otrzymaliśmy, no to oczywiście burmistrz miasta Radłowa. Rozumie triatlon, rozumie promocję regionu, rozumie to, że tę wiedzę na temat sportu i triatlonu należy upowszechniać. Jakie dystanse mają do pokonania zawodnicy? Dzisiaj zawodnicy startują na dystansie 1/4 Ironmana, czyli płyną w wodzie 950 metrów, następnie 45 km na rowerze i 10,5 km biegu. Startuje 450 osób, ludzi tutaj gromadzi się kilka tysięcy, a co najfajniejsze, mamy totalne wsparcie w mieszkańcach Radłowa. Jakby czwarta edycja, już przyzwyczailiśmy trochę mieszkańców, oni się przyzwyczaili do nas i ta czwarta edycja sprawiła to, że ludzie zaczęli wychodzić z domów. Wszyscy oglądają i kibicują. Także uważam, że jednoczymy nie tylko to społeczeństwo triatlonowe, ale również tutaj społeczeństwo radłowskie. Woda ekstra czysta, piękna, aż się chce pływać. Bieganie już się zaczęło ciepło, ale do przodu. Fajna impreza. Super, gratulacje. Sposób na życie. Ja już trenuję od nastolatki. Miałam małą przerwę, bo dwójkę dzieci urodziłam i teraz wracam powoli. Po raz trzeci startuję w sztafecie triatlonowej tutaj w Radłowie. Zawsze jako pływak, bo jestem głównie pływakiem i pływam też na Mistrzostwach Polski Lekarzy i Masters jako pływak. Kolega zmieniał mnie na rowerze, trzeci kolega biegał. Jesteśmy najstarszą sztafetą chyba, mamy razem 174 lata, ja mam 58. Kolega rowerzysta ma 64, a biegacz 50. Liczymy na miejsce w pierwszej piątce, gdyby było dobrze. Zgodnie z powiedzeniem znanym już od dawna z czasów antycznych, w zdrowym ciele zdrowy duch. Zatem kto uprawia sport, kto się rusza, ten może liczyć na to, że będzie zdrowszy fizycznie, a i psychicznie także. W kilku miejscach już na świecie startowałem i mogę powiedzieć, że naprawdę tutaj nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę samo miejsce, jak i organizatorzy, no jest bardzo duży potencjał, żeby z tego zrobić naprawdę świetną międzynarodową imprezę. No. Nazwa miejscowości Radłów pochodzi od słowa radło. Było to narzędzie rolnicze służące do spulchniania ziemi. Dzieje Radłowa są tak stare jak dzieje powstania państwa polskiego. Ziemie radłowskie zostały podarowane biskupom krakowskim jako akt zadośćuczynienia za męczeńską śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa z rąk króla Bolesława Śmiałego. Biskup Stanisław pochodził niedaleko od Radłowa z miejscowości Szczepanów. To tutaj w 1337 roku erygowano parafię radłowską. Biskup Jan Grot wybudował kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W XVII wieku nastąpiły duże zmiany. Styl gotycki został jakby zamieniany w styl późnobarokowy. Do dziś mamy zachowane z zewnątrz budynku portal nad drzwiami prowadzący do dzisiejszego babińca z 1643 roku. Wnętrze kościoła można podziwiać. Mamy ołtarz główny z płaskorzeźbią chrztu Chrystusa. Prezbiterium zachwyca przede wszystkim sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a korpus całego kościoła to jest sklepienie kasetonowe. Obok kościoła w Radłowie znajduje się pomnik upamiętniający bohaterską śmierć 13 żołnierzy, którzy zginęli spaleni żywcem przez hitlerowców. Jadąc dalej, 4 km od Radłowa, znajduje się pomnik, który upamiętnia wydarzenia związane z bitwą o przyczółek mostowy w Biskupicach Radłowskich. Rynek radłowski powstał na przełomie XVII-XVIII wieku w formie trapezu. Tutaj odbywały się cotygodniowe targi, gdzie z pobliskiej miejscowości włodarze
przyjeżdżali sprzedawać swoje produkty. Ratusz powstał na przełomie XIX i XX wieku. Związane było to z tym, że w Radłowie powstało starostwo powiatowe, pod którym podlegało 25 miejscowości. Obecnie znajduje się tam biblioteka. Naprzeciwko rynku znajduje się zespół pałacowo-parkowy, rozciągający się na przestrzeni kilku hektarów, a w jego centrum jest pałac wybudowany przez ostatnich właścicieli państwa Dolańskich w 1830 roku. Ciekawostką architektoniczną jest średniowieczny fryz znajdujący się na murach kościoła. Mamy tu na przemian postacie biegnącego konia i lwa przeplatane liliami. Motyw z tego fryzu został użyty do utworzenia herbu radowskiego. Prawa miejskie Radów uzyskał w 2010 roku, ale jak widzimy ma wielkie i stare tradycje. W miejscowości Wałruda w pobliżu Radłowa każdego 18 dnia miesiąca ma miejsce wyjątkowa droga krzyżowa, w której biorą udział tysiące pielgrzymów z całej Polski. Wszystko zaczyna się od tragicznej historii młodej dziewczyny. Można powiedzieć, że nie tylko tragicznej śmierci, ponieważ jest to dom rodzinny, z którego rozpoczyna się droga krzyżowa. Dom rodzinny, który był miejscem jej wzrastania, wychowania. Tragiczna droga krzyżowa, ponieważ 18 listopada 1914 roku, tu była wielka tragedia, niewinna osoba została wyciągnięta przez rosyjskiego żołnierza do lasu. W tej drodze krzyżowej biorą udział nie tylko ludzie starsi, ale również bardzo wiele młodych ludzi. No przecież to młoda dziewczyna, 16-letnia, która była bierzmowana tutaj w tym kościele 18 maja. 6 miesięcy po bierzmowaniu, można powiedzieć, została zweryfikowana, sprawdzona, czy rzeczywiście to bierzmowanie to ukształtowało w niej postać, która jest na tyle dojrzała, odpowiedzialna, żeby dać największe świadectwo. I wydaje mi się, że każdy młody czy starszy, kiedy idzie drogą krzyżową, to ma okazję, żeby zweryfikować siebie, na ile jestem od siebie wymagający. To jest miejsce dosyć wyjątkowe. Na wsi można powiedzieć, ale perełka. Mówimy o Karolinie, że była cudownym kwiatem polskiej ziemi. Ale tutaj w tym kościele jest jedyne miejsce na świecie, gdzie parafianka tego kościoła jest pochowana pod głównym ołtarzem tego kościoła. Są witraże namalowane przez Stefana Matejkę, siostrzeńca Jana Matejki. Przychodzimy do domu Karoliny, to możemy spotkać w tym domu rzeczywiście klimat tego miejsca, w którym ona się wychowywała. Autentyczne łóżko, autentyczne jeszcze niektóre przedmioty. Druga część to jest kaplica, dawniej była stajnia, były tam zwierzęta. Z tego miejsca, w którym Karolina się wychowywała, kiedy 18 listopada została wyprowadzona z tego domu rodzinnego, idziemy szlakiem męczeństwa i kolejne etapy są wyznaczone przez wydarzenia, które przeżyła Karolina. Na skraju lasu, gdzie ojciec został steroryzowany poprzez walkę Karoliny, poprzez wydarzenie dramatyczne dla kolegów Karoliny, gdzie oni wtedy byli w lesie, widzieli Karolinę. Potem miejsca, gdzie ona tam przeskoczyła przez rów, zgubiła buty, zrzuciła kurtkę i dochodzimy do miejsca, gdzie została zamordowana, zostawiona w kałuży krwi, konająca i potem dopiero 2 tygodnie po jej śmierci przypadkowy zbieracz chrustu znalazł ją, aby dać znać ojcu i została przywieziona do domu. Poczułam się tak, jakbym szła szlakiem błogosławionej Karoliny, która no, uciekała. Spotkało ją coś bardzo strasznego, ale z każdej strasznej rzeczy Pan Bóg potrafi wyciągnąć takie dobro i takie błogosławieństwo, bo gdyby nie jej męczeńska śmierć, to nas by tutaj nie było. Naprawdę warto tu przyjechać. Jest to piękna droga, też bardzo malownicza i przejść się tymi stacjami drogi krzyżowej, tak jak szlakiem w górach i po prostu rozważać tajemnice swojego cierpienia, swojego życia, swojej historii życia, bo każda historia naszego życia to jest droga krzyżowa, tak jak Karolinki. Lilia to jest symbol czystości. Jest dla mnie bardzo ważnym symbolem. Karolina była dziewicą i zaprasza wszystkich, nie tylko młodych, ale również nas, dorosłych, o taką czystość, czystość szczególnie duszy. Miej miłosierdzie dla nas. Radłów to gmina niezwykle różnorodna. Z pewnością nie będą się tutaj nudzić miłośnicy aktywnego, sportowego wypoczynku. Ale to także miejsce sprzyjające wyciszeniu i refleksji. Miejsce, w którym można po prostu odpocząć. Thank you.